Witajcie, kochani. Dzisiaj zapraszam Was na spokojniejszą praktykę. Rozciągniemy tylnią i boczną taśmę, otworzymy biodra i mam nadzieję, że wspólnie zrelaksujemy się przy okazji kojących dźwięków fal. Wskakujcie na matę i zacznijmy. Stań na samym początku maty, z wdechem unieś dłonie do góry, wydłuż kręgosłup. Na wydechu zejdź do skłonu. Z wdechem dłonie nad kolana, wyprostuj plecy. Na wydechu prawa i lewa noga do tyłu, do pozycji deski. Weź głęboki wdech, zepnij brzuch i powoli na wydechu zejdź do kija. Kolejny wdech, otwórz się, z głową w górę. Na wydechu pies z głową w dół. W psie weź wdech i luźny wydech. Po czym na wdechu unieś prawą nogę do góry, z wydechem przerzuć ją na początek maty między dłonie. Znajdź stabilność w nogach, następnie z wdechem dłonie w górę, wyciągamy je do nieba bądź do sufitu. Na wydechu lewa noga dołącza do prawej i powoli, kręg po kręgu, rolujemy się do góry. Tak by z kolejnym wdechem unieść dłonie w górę, na wydechu do skłonu. Wdech dłonie nad kolana, proste plecy. Wydech do skłonu i od razu lewa, prawa noga do tyłu, do pozycji deski. Bierzemy wdech, zaciskamy brzuch. I na wydechu schodzimy do kija, z wdechem pies z głową w górę, na wydechu pies z głową w dół. Oddychamy wdech i luźny wydech. Z kolejnym wdechem lewa noga idzie do góry, na wydechu przerzucamy ją na początek maty. Znajdujemy stabilność, tak by z kolejnym wdechem unieść dłonie do góry. I na wydechu dłonie do dołu, prawa stopa dołącza do lewej. Powoli rolujemy ciało do góry. Znowu wdech, dłonie w górę i na wydechu przechodzimy do pozycji krzesła, obniżamy pośladki nisko, trzymamy proste plecy, schodzimy jeszcze odrobinę niżej, zostajemy, otwieramy klatkę, ściągamy łopatki i barki oddalamy od uszu, bierzemy długi wdech i na wydechu prawa ręka idzie do tyłu, lewa ręka jest z przodu, na wysokości barków obydwie ręce. Chwilę zostajemy w tym skręcie, biodra cały czas nisko, nogi aktywne, na wdechu dłoń w górę i z wydechem lewa ręka, otwieramy się w drugą stronę do tyłu. Patrzymy, czy nasze dłonie są na wysokości barków. Z kolejnym wdechem obydwie dłonie w górze i na wydechu wychodzimy do góry i od razu puszczamy ciało do luźnego skłonu. Bierzemy głęboki wdech, wydech. Następnie łapiemy sobie dłońmi za nasze łokcie, stanem bokiem do maty, żebyście lepiej widzieli. Kręcimy duże koła całym ciałem, na wdechu do góry, z wydechem do boku i do dołu. Jak największe powolne koła. Wdech góra, wyciągamy kręgosłup, na wydechu rozluźniamy cały tułów. Wdech góra i zmiana strony. Na wydechu schodzimy w przeciwnym kierunku. Wdech wyciągamy całe ciało do góry. Na wydechu powoli do dołu. I jeszcze raz góra. Zostajemy w górze, wyciągamy dłonie do góry i do boku. Następnie rozszerzamy stopy szerzej niż biodra. Wyciągamy z wdechem dłonie do góry. Na wydechu schodzimy do skłonu. Rozluźniamy szyję, głowę, po czym łapiemy prawą ręką za lewą łydkę bądź kostkę, a nasza lewa ręka idzie do tyłu za plecy. Jesteśmy w skłonie, jednocześnie w delikatnym skręcie kręgosłupa. Staramy się tutaj tą lewą ręką wyciągnąć do góry, otworzyć klatkę piersiową do lewej strony. Jednocześnie przeciągamy prawą ręką do łydki. Super. Przechodzimy na drugą stronę. Lewa ręka na prawej nodze. Prawa ręka idzie na plecy. Aktywnie ściągamy tą prawą łopatkę, otwieramy się do prawej strony i przyciągamy jednocześnie lewą ręką do nóg. Jest to aktywna pozycja, ale mimo wszystko uspokajamy w niej oddech. Wracamy do centrum, obydwie ręce łapią za nogi, dociskamy się w kierunku nóg. Następnie zostajemy w skłonie,
tylko nasze stopy kierujemy palce do zewnątrz, po czym kręg po kręgu idziemy do góry, rolujemy się, weźmy wdech, dłonie w górę, na wydechu przechodzimy do pozycji bogini. Otwieramy biodra, na wdechu wyciągamy plecy, proste nogi, proste ręce, z wydechem schodzimy do dołu, po czym odkładamy dłonie na uda i skręcamy się w lewą stronę. Patrząc za lewym barkiem, zostajemy chwilę w skręcie, jednocześnie otwieramy biodra, rozpychamy sobie nogi dłońmi i z kolejnym wdechem wracamy przez centrum i przechodzimy na wydechu do drugiej strony. Patrzymy za prawym barkiem, otwieramy biodra. Z kolejnym wdechem wracamy najpierw do centrum. Nogi zostają ugięte w kolanach, wypuszczamy powietrze, tak by z kolejnym wdechem same dłonie idą do góry. Na wydechu pozycja bogini i z wdechem ręce proste, nogi proste, rozluźniamy się, przechodzimy na początek maty. Kolejny wdech, dłonie w górę, na wydechu skłon, z wdechem proste plecy, na wydechu odkładamy prawą, lewą nogę do tyłu, do pozycji deski i zostając w pozycji deski, naprzemiennie uginamy jedną i drugą nogę. Dociskamy piętę do tyłu, raz jedną, raz drugą. Zostajemy w desce, bierzemy głęboki wdech, ściskamy mocno brzuch, dociskamy pępek do kręgosłupa i schodzimy do dołu, do kija. Na wdechu otwieramy się, pies z głową w górę, na wydechu pies z głową w dół. Akurat przyszły do mnie pieski. Mocno wbijamy dłonie w ziemię, stopy w ziemię i na wdechu prawa noga idzie do góry. I z wydechem otwieramy biodro, dociskając stopę w kierunku pośladka. Trzymamy. Otwieramy jak najbardziej możemy. Rozciągamy cały przód i bok bioder. Noga zostaje ugięta w kolanie, a my kręcimy duże koła. Do przodu. Góra, otwieramy i przód zamykamy, po czym przerzucamy prawą nogę do przodu, odkładając ją do pozycji gołębia. Upewniamy się, że udo i łydka z tyłu jest prosta w jednej linii, po czym przechodzimy głową do dołu, robimy sobie poduszkę z dłoni, rozluźniamy cały tułów w tej pozycji. Zostaniemy sobie tutaj chwilkę i chcę, żebyśmy skupili się na oddechu. Kierujemy nasz wdech do brzucha. Rozpychamy brzuch, żebra. Wypełniamy całe płuca powietrzem. I powoli wypuszczamy. Długi wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. I luźny, spokojny wydech. Patrzymy teraz przed siebie i układamy nasze dłonie po lewej stronie, tak by rozciągnąć delikatnie prawy bok ciała. Odkładamy głowę znowu na matę i ponownie skupiamy się na oddechu, na tym, by go wydłużyć, rozciągając dzięki temu bardziej cały prawy bok tułowia. Przechodzimy na drugą stronę dłońmi, rozluźniamy głowę. I ponownie skupiamy się na wpuszczeniu oddechu, tak by lewa strona mogła jeszcze lepiej się rozciągnąć. Następnie wracamy dłońmi do centrum, przesuwamy je do ciała, otwieramy klatkę, wydłużamy cały kręgosłup, delikatnie patrząc w górę, po czym dłonie są na macie, lewa stopa wraca na matę. Na wdechu prawa noga idzie do góry, wracamy do pozycji psa z głową w dół. Odkładamy, obydwie nogi są na ziemi. Znowu naprzemiennie pouginamy jedną i drugą nogę w kolanie. Z kolejnym wdechem lewa noga idzie do góry i otwieramy biodro, znowu stopa w kierunku pośladka. Zostajemy w tej pozycji, przyciągamy aktywnie piętę do pośladka. Po czym na wdechu noga jest w górze, z wydechem zaczynamy kręcić
duże koła do przodu. Jedno, drugie i trzecie, ostatnie. Przerzucamy lewą nogę do przodu maty, odkładamy się do siedzenia, sprawdzamy, czy noga z tyłu jest prosta. I na wdechu otwieramy klatkę, z wydechem schodzimy do dołu, odkładając głowę na ręce, rozluźniając cały tułów. Uspokajamy oddech i pogłębiamy go. Wspólnie weźmy długi wdech i spokojny, luźny wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. I jeszcze głębszy, dłuższy wydech. Rozluźniamy nie tylko ciało, ale i nasz umysł. Spójrzcie na swoje dłonie i wyciągnijcie je do prawej strony. Rozciągamy teraz lewy bok, kierujemy tam nasz oddech. Od biodra aż po same czubki naszych palców u dłoni. Przechodzimy dłońmi do drugiej strony. Wyciągamy teraz prawy bok ciała, ponownie skupiając się na wpuszczeniu oddechu do brzucha, dolnych żeber. Na spokojnym, długim wydechu. Wracamy dłońmi do centrum, po czym przesuwamy je bliżej siebie i z wdechem otwieramy klatkę, wydłużamy kręgosłup. Na wydechu prawa stopa wraca na matę, lewa, wypychamy ją do góry i wracamy do psa z głową w dół. Mamy spokojny wdech i wydech. I na kolejnym wdechu przechodzimy do pozycji deski, odkładamy kolana na matę. I na kolejnym wdechu krowa, z wydechem pozycja kota. Zaokrąglamy mocno plecy, na wdechu otwieramy klatkę, wypychamy pośladki do góry. I z wydechem znowu zaokrąglamy mocno plecy, chowamy głowę między ramiona. Na wdechu wracamy do pozycji psa z głową w dół, biodra w górze, rozciągamy cały przód ciała, po czym krok po kroku idziemy na początek maty, uginamy nogi w kolanach, odkładamy pośladki na matę, wyciągamy nogi przed siebie. Prostujemy plecy i przyciągamy prawą stopę do lewego uda. Wyciągamy mięśnie pośladkowe, tak żeby usiąść na kościach. Wkładamy lewą rękę pod lewą nogę, a prawą dłoń na wdechu wyciągamy do góry i do boku. Rozciągamy ponownie całą prawą stronę ciała. Staramy się mieć otwartą klatkę piersiową, nie zamykamy się, nie kulimy. Możemy spojrzeć głową w dół, tak żeby jeszcze bardziej rozciągnąć szyję. Oddychamy głęboko. Zostajemy jeszcze moment. Na każdym wdechu postarajmy się jeszcze bardziej wydłużyć prawą stronę ciała. Super, z kolejnym wdechem wracamy do góry i na wydechu skręcamy się na moment za siebie, po czym zmieniamy nogę, lewa stopa idzie do prawego uda, prawa ręka pod nogę i lewa ręka na wdechu góra i rozciągamy cały lewy bok. Możemy znowu spojrzeć w dół. Mimo wszystko pamiętamy o niezamykaniu klatki piersiowej. Wydłużamy nasz oddech. I na kolejnym oddechu wyciągamy lewą rękę do góry. Na chwilę na wydechu skręcamy się w lewą stronę. I wracamy do centrum.
do porządniejszego skrętu. Prawa noga idzie za lewą. Lewą ręką zahaczamy o prawą nogę i prawa dłoń idzie do tyłu. Za nasze plecy skręcamy się za prawym ramieniem. Noga, która leży na ziemi, jest zrelaksowana. Prostujemy plecy, otwieramy klatkę. Poszerzamy oddechem cały przód ciała. I na wydechu wracamy, zmiana strony. To samo w przeciwnym kierunku, z wdechem otwieramy się, prostujemy plecy, ściągamy łopatki i delikatnie skręcamy w lewą stronę. Ostatni wdech w tej pozycji. I na wydechu odwracamy się na początek maty. Stopy kładziemy na ziemi, przytulamy się do naszych ud i jednocześnie staramy się pochylić do tyłu, tak żeby zaokrąglić plecy i delikatnie rozciągnąć odcinek piersiowy. Głowa jest ciężka, spuszczona do dołu, rozciągamy cały tył pleców i szyi. Możemy poprzekręcać głowę do jednego, do drugiego boku, żeby jeszcze bardziej rozluźnić boki szyi. Albo możemy zostać w tym bezruchu i spokojnie przejść posadkami do przodu, potem do ręk po kręgu, odłożyć plecy na matę. Nogi mogą zostać ugięte w kolanach. Z wdechem wyciągamy ręce do tyłu za siebie, wydłużamy plecy, po czym unosimy biodra do góry na wdechu, na wydechu schodzą do dołu. Wdech, góra, wydech powoli do dołu. Wdech jeszcze raz, biodra wysoko w górę i z wydechem powoli opuszczamy je do dołu. I wdech, góra, wydech, dół. Z wdechem ostatni raz biodra w górę. Trzymamy chwilę je wysoko, możemy podciągnąć trochę stopy bliżej w kierunku naszych dłoni, a dłonie przyciągnąć na kostki. Mogą one też zostać tam, gdzie były, ale spróbujmy sobie je złapać i wypchnąć biodra jeszcze wyżej do góry. Oddychamy. Jeszcze moment zostajemy w pozycji i powoli z wydechem odkładamy biodra na ziemię, stopy wydłużamy, robimy koszyczek z dłoni i przyciągamy głowę do mostka, rozciągając tył szyi. Delikatnie patrzymy w lewo w tej pozycji, przechodzimy przez środek i patrzymy w prawo. I wracamy do centrum, rozciągamy jeszcze moment. Ostatni wdech i na wydechu powoli odkładamy głowę na ziemię, dłonie leżą wzdłuż ciała. Znajdujemy wygodną pozycję, tak by zrelaksować się już na te ostatnie kilka oddechów w szavasanie. I weźmy wspólnie długi, głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wypełnia całe twoje płuca. Na wydechu rozluźnij całe ciało, wypuść zbędne napięcia. Weź jeszcze raz ze mną głęboki wdech. I spokojny wydech. Powoli przygotuj swoje ciało do wstania, chyba że chcesz zostać w szavasanie jeszcze trochę dłużej. Jeśli wstajesz już ze mną, to delikatnie porusz palcami dłoni i stóp. Pokręć koła nad garstkami i kostkami. Wyciągnij z kolejnym wdechem dłonie za głowę, rozciągnij całe ciało i przekręć się na jeden bok, tak by powoli wstać do siedzenia. Następnie z wdechem unieś dłonie w górę. Na wydechu dłonie razem na wysokości klatki piersiowej. Dziękuję ci bardzo za tą wspólną praktykę.
Namaste. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o takiej spokojniejszej wersji praktyki. I do zobaczenia na macie. Pa, pa.